Siemanko, słuchajcie, do tego filmiku to niedziela jest, akurat może wam się będzie nudzić, to sobie obejrzycie. Natchnęły mnie ławki patriotyczne, o których jest tak głośno. Czyli ławki, na które rząd przeznaczył 1,6 miliona złotych, co wychodzi średnio 100 tysięcy złotych za ławkę, która ta oto ławka po jednym deszczu wygląda jak dworzec w Kutnie po 30 latach działania erozji wodnej, tak? No teraz to się tam poprawiło, ale generalnie wiecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, dzisiaj o takim patriotyzmie typowo ekonomicznym, który jakby dotyczy naszej branży i takiej materii typowo patriotycznej pod względem płacenia podatków, umów i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wielokrotnie na naszych forach spotkałem się z opinią taką, że ci, co robią na czarno, szkodzą biznesowi, tym, co robią na biało i tak dalej. Słuchajcie, ja to trochę rozpatruję w innych kategoriach, bo szkodzą to nam ciapaki, które biorą kupę pieniędzy i odpierdalają chujnie robotę, a nie dobry fachowiec, który robi sobie na czarno. Słuchajcie, większość osób, które tak pyszczy bądź wygłasza swoje teorie, bo to nie każdy, który tak mówi, oczywiście zasługuje na jakieś potępienie, tak? Ale większość to są osoby, których interesy to są rodzinne, że tak powiem, spadki jeszcze z lat 90., gdzie to są warsztaty, które działają już od lat 90. do dnia dzisiejszego, kiedy mogły swoją pozycję na rynku umocnić i tak dalej. Słuchajcie, no ja widzę to trochę inaczej, dlatego że z racji tego, że przerobiłem wiele, naprawdę wiele miejsc, wiem też, że po prostu tak, pierwsza sprawa, to na pewnym poziomie jakby zaawansowania, jeśli chodzi o naszą robotę, ilości przerabianej roboty i tak dalej, no niestety musimy się, że tak powiem, sami zgłosić do dawania tych danin na te potem ławeczki, dlatego że nie da się ukryć naszej działalności, tak? Więc o takim dobrowolnym płaceniu podatków, to drodzy koledzy posiadający warsztat po dziadkach, ojcach, bądź też sami, którzy to zbudowaliście, chyba sami nie do końca wierzycie w misję płacenia podatków w naszym kraju, czego dowodem są ów te ławeczki, tak? Gdzie ktoś od nas wymaga podatku co do złotówki, gdzie jeśli się spóźnimy z jakimś tam jakąś daniną do urzędu skarbowego i nas za 100 zł ścigają, podczas gdy za te same pieniądze, które my oddajemy za naszą ciężką pracę, budują sobie ławeczki, zarabiają sobie jakieś firmy, robią taką ławeczkę, za niektórą to można wybudować dom 35-metrowy drewniany i to jeszcze z wykończeniem, tak? Więc słuchajcie, tyle jeśli chodzi o jakby naszą solidarność do wpłacania w budżet, gdzie ktoś, kto mi tłumaczy, że czuje w tym misję i ma naprawdę pretensje do kogoś, kto tych podatków nie płaci, no to chyba kolego jeden z drugim, bo to taki jest ogólnie, wiecie, ja nie mam tu żadnego celu jakby kogokolwiek osobiście, personalnie obrażać, po prostu mówię o zjawiskach, które na naszym rynku są codziennością, tak? Wiecie, no fajnie się mówi, ja płacę podatki, ty to robisz na czarno, ja całe życie płaciłem. Słuchajcie, gadałem z gościem, który też całe życie właśnie płaci podatki i on tych lakierników, którzy robią po szopie, to uważa za złodziei. Powiem tak, złodziejstwo jest gdzie indziej, znowu wrócę do tych ławeczek, złodziejstwo jest gdzie indziej, tak? No są ludzie, którzy mają właśnie te biznesy rozbuchane, ale ja na przykład z racji tego, że często się poruszam po różnych warsztatach, wiem doskonale, że to wszystko jest zrobione pod publikę, tak? To jest zrobione po to, że nie da się ukryć tej działalności jako takiej, ale jak jakiś jest jakaś możliwość szacher-macher poza urzędem skarbowym, wiecie, bez faktury, bez paragonu, to bardzo ochoczo z tego ci praworządni ludzie korzystają, tak? Na przykład świetnym przykładem jest podpisywanie z nami jako pracownikami lakiernictwa, lakiernikami umów o pracę. Jest, wiecie, podczas takiej normalnej osoby z kotem, który ledwo co wyszedł ze szkoły, no to chodzi o jego ubezpieczenie zdrowotne, o jego składki emerytalne. Słuchajcie, ja jak idę o rozmowę o pracę, to ja się nie bujam w takie kurwa pierdolenie, tylko mówię jak jest. No i po 5-minutowej rozmowie dochodzimy do tego samego
konsensusu właśnie z właścicielem zarejestrowanego warsztatu w pełni legalnie działającego, że on tak naprawdę te podatki, to te umowy podpisuje po to, że to jest jego jakby dupochron, jakby mi się coś stało. Nie dlatego, żeby mi pomóc w jakimś stopniu czy cokolwiek, tylko to jest jego dupochron, tak? To jest jego dupochron, który w razie W, bo często też warsztaty stoją na bakier, jeśli chodzi o PHP, chociażby z wyciągiem i takimi innymi rzeczami, to jest jego dupochron taki, żeby ktoś w przyszłości się do nich nie dosrał, tylko żeby to po prostu było załatwione z pieniędzy, za które tam ciężko wpłaca, bo słuchajcie, taki modelowy przykład takiej sytuacji jest tekst, znaczy modelowy. Tutaj pewnie do mnie ten kolega youtuber z milionem zasięgów nie dotrze, ale wystawił ogłoszenie na jakąś funkcję tam i oburzył się, że ludzie tam go zjechali, bo on daje przecież 3,5 tysiąca, a półtora musi zapłacić, to w sumie za takiego człowieka płaci 5. I dlaczego ludzie wolą za 4 robić na czarno niż za 3,5 na legalu? No bo oni widzą taki sam sens, kolego, pewnie nie dotrze, ale to jest dobry przykład. Oni taki sam sens widzą płacenia tych podatków jak ty, więc taki zwykły, szary człowiek Kowalski, taki chociażby jak ja, woli mieć 4 w ręku niż 3,5 tysiąca, a dodatkowo jeszcze te 1,5 tysiąca, które idzie sobie w chuj w powietrze i buduje się ławki za to, tak? Ławkę za 100 tysięcy złotych i słuchajcie, najciekawsza rzecz z tego wszystkiego jest, że tacy ludzie po prostu się nie buntują. To są ludzie, którzy mogą od nas o wiele więcej. Te duże firmy, warsztaty, ja nie mówię też o branży lakierniczej, bo to dotyczy jakby całego wachlarza przedsiębiorców w Polsce. To są ludzie, którzy mają fundusze na to, żeby podrażnić się z państwem, którzy mogliby się jemu postawić. No bo słuchajcie, no jak my mamy się stawiać, mając 3,5 tysiąca w kieszeni, gdzie to tak naprawdę ledwo starczy na życie, a już na pewno nie na żadnego adwokata, który by z kimś toczył boje, więc to jest takie, wiecie, najpierw kurwa nasramy, kurwa, a potem każemy im sprzątać i będziemy na ich patriotyczną, kurwa, nutę grać, że kurwa, coś ciebie za patriota, ty też się możesz postawić. Słuchajcie, chuja to jest prawda. Właśnie większość tych takich, którzy nas tam jadą, że my tutaj na czarno gdzieś coś tam robią, bo słuchajcie, ten rynek bez czarnych to by was tak zapierdolił, że nie mielibyście w co ręki wsadzić, tak? A i powiem szczerze, żyjemy w takim kraju, że jeśli ja powiem komuś przykładowo za obielenie 15, ale jakby chcę takim uczciwym tym uczciwym obywatelem i mu powiem z umowami 30, no to zgadnijcie, do kogo on pójdzie. On albo tego w ogóle nie zrobi, więc tak naprawdę ta usługa nie będzie kontynuowana, albo zrobi to właśnie gdzieś taniej, bo możemy się czarować na temat tego, jak każdy z nas jest takim praworządnym płatnikiem podatków, ale prawda jest taka, że każdy mający duży warsztat, jeśli jest okazja zaoszczędzić, przychachmęcić, zrobić coś taniej, zrobić coś bez papierów, to z tego korzysta. No, ja jestem, mówię, osobą, która zwiedziła pełno miejsc, mógłbym wskazać nawet palcem takie osoby, nawet palców by mi zabrakło, żeby je wskazać. I ja, słuchajcie, nie żebym krytykował, bo ktoś może dobrnął do tej minuty filmu i powie, że ja takie osoby krytykuję. Nie, my po prostu żyjemy w takim państwie, że tak jak widzicie, za wasze 10 zł niezaniesione do urzędu skarbowego macie drakę na pół roku, gdzie wasze pieniądze, załóżmy, wpłacacie na coś, powinni wam zwrócić, wy się spóźniliście jeden dzień i nagle jest problem z odzyskaniem swojej kasy, a jednocześnie wasza kasa, moja kasa, wszystkich kasach, którzy płacą te podatki, jak nie w umowach, to umówmy się, płacimy to wszystko w towarze, gdzie potem ławeczka jest, a nasze 10 zł nie będzie, a jak my nie zapłacimy, no to będzie kara, tak? Więc słuchajcie, no żyjemy niestety w takim kraju, gdzie ten ekonomiczny patriotyzm to, że możemy podzielić na 4 i to, że ktoś robi na czarno, słuchajcie, niech wygrywa robota, bo stosunek do państwa mają wszyscy taki sam. Wszyscy, począwszy od tych, którzy te podatki płacą, po tych, którzy ich nie płacą, a nie płacą ich dlatego, że mogą sobie na to pozwolić, ale niekoniecznie nawet by chcieli płacić, bo to, co wychodzi jak zawsze w praniu,
no to widać, tak? Gdzie te podatki nasze są marnowane, bo głównym jakby motorem napędowym do tego filmiku było dzisiaj przeczytanie o ławce za 100 tysięcy, która po prostu po pierwszym deszczu wyglądała jak wyjęta psu z dupy, gdzie poszły na to nasze pieniądze, tak? Więc słuchajcie, ten ekonomiczny rozrachunek, przypominając, że... Słuchajcie, a propos jeszcze do mnie, bo to taki niedzielny filmik długi. Ja, jeśli chodzi o mnie, ja udowodnionej pracy zarobkowej mam niewiele. I powiem wam dlaczego. To naprawdę jest niewiele na moje doświadczenie. To nie mam żadnych potwierdzeń. Powiem wam plusy i minusy takiego rozwiązania. Plusy to są takie. Nie muszę wypełniać PIT-ów, gdyż nie mam co tam wpisać. I nie muszę się zajmować papierologią. Nie korzystam z jakichś odpisów od podatków i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu sobie zarabiam pieniądze, żyję i mam głęboko w nosie. Druga sprawa jest taka, że... Druga sprawa jest taka, że po prostu ja, jeśli i każdy z nas tak ma, że jeśli potrzebna jest pomoc lekarska, czy jakakolwiek, no to słuchajcie, no to jak każdy z nas, czy ten co płaci podatki, czy nie, wybieram się z prywatnymi pieniędzmi do prywatnej wizyty lekarskiej, bo jak działają szpitale w naszym pięknym kraju, jak działają lekarze, ci, którzy mają nam pomóc tą przysięgą Hipokratesa, no to wszyscy chyba wiemy, tak? To się odbywa na zasadzie takiej, że w ciągu dnia na państwówce lekarz nie ma czasu, jest chory, to tamto, a wychodzi z pracy, robi się godzina 18 i nagle się okazuje, że pan doktor ma czas, tylko że wtedy ten czas jest przeliczany bezpośrednio na 200 zł za godzinę, gdzie oprawia nas 15 minut i następny. Więc słuchajcie, z minusów. Ktoś powie, no będziesz kiedyś stary, nie będziesz miał emerytury. Słuchajcie, a z tej najniższej waszej krajowej, co mi proponujecie czasami, to będę miał? No słuchajcie, no, najniższa emerytura to zawsze się człowiekowi należy, czy pracował, czy nie, bo bądź co bądź, ja nie jeżdżę nigdzie za granicę, może tych umów nie mam dużo, ale prawda jest taka, że każdy artykuł, który kupuję, każdy litr paliwa, który kupuję, każdy papierosy, na które wydam hajs i jedzenie, zawiera w sobie podatek, tak? Więc ja, chcąc nie chcąc, z tej najniższej wypłaty na umowę może dużo nie straciło państwo na mnie, ale wszystkie wydatki, jakie poniosłem w czasie swojego życia do czasów emerytury, to jest nic innego jak danina dana państwu, gdzie się potem to wykorzystuje na przeróżne głupie rzeczy, na które politycy mogą sobie pozwolić, bo my im nic z tego tytułu nie robimy. To jest patologia tego naszego kraju, gdzie my nie potrafimy otworzyć mordy tak jak trzeba, a te wszystkie kurwa koszty, jakby największe, przerzucamy na tego biednego pracownika, który robi za najniższą umowę, za najniższe śmieciowe kurwa wynagrodzenie i to on ma walczyć o tą Polskę. Słuchajcie, ja się modlę kurwa, żeby nie było wojny w naszym kraju, bo to co wy możnowładcy, kurwa, ci co mają teraz pieniądze, myślicie, że nagle tutaj się szarża, pojawi gości, kurwa, z pistoletami, szablami, kurwa, na koniach i będzie waszej gospodarki bronić, to ja wam powiem tak szczerze, że kurwa, wy tylko kurz zobaczycie, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie bronił w kraju, w którym jest dymany, kurwa, aż klaska, aż kurwa idzie szum na całe osiedle. W sytuacji zagrożenia nikt nie będzie się, że tak powiem, rzucał kurwa do obrony tego kraju, tak? Bo słuchajcie, ja wielokrotnie tym moim pracodawcom chciałem dać jakby dokumenty, które potwierdzą jakby moją tożsamość, tak? Żeby sobie zobaczył dowód. No jeden to tam nawet skopiował, to mi się nie podobało za bardzo, mógł sobie spisać na kartce, mógł PESEL moje dane. Ale generalnie nie podpisuję umowy z byle kim. Tutaj trochę się śmieję, bo niektórzy ludzie może i byliby warci tego podpisania, aczkolwiek jak ja mam się, że tak powiem, w najniższych pieniądzach taplać jeszcze z wypełnianiem papierków, to ja osobiście takie umowy pierdolę w dupę, nie podpisuję ich, nie korzystam, bo jeśli już bym miał podpisać umowę, to de facto na tyle co zarabiam, wtedy miałbym trochę większe szanse wzięcia czegoś więcej niż iPhone'a na raty bądź telewizora, tak? O zdolności kredytowej z najniższej umowie nie mamy w ogóle nic do gadania. Emerytura czy tam renta z najniższej krajowej będzie odpowiadała
temu samemu co ja, który nie przerobił żadnej pracy jakby oficjalnie. Tak jak powiedziałem wam, jeśli chodzi o lekarskie usługi, to wcale nie będę stał na wyższym poziomie niż ten, który nie ma w ogóle, czy ma najniższą krajową, więc słuchajcie, tym wszystkim, bo to jest taki filmik ogólnie o naszej, że tak powiem, patriotyzmie takim ekonomicznym, nie dajmy sobie wklejać bajek, że to dla naszego dobra i tak dalej. Nie, duże firmy robią to po to, żeby mieć dupochron, robią to najniższym kosztem. Owszem, zdarzają się firmy, które w jakiś sposób podpisują umowy na tyle, co dają, ale dają średnio mniej niż średnio na rynku do łapy bez takiej umowy, po to, żeby właśnie sobie zrekompensować ten wyższy wpis do umowy. Więc słuchajcie, takie bajery, że ktoś to dla naszego dobra robi, to można o kant dupy potuc. Ja nie bawię się w takie historie, dlatego że ja nie jestem hipokrytą i doskonale sobie zdaję sprawę, że ta umowa mi się raz do niczego nie przyda, a dwa to jest po prostu chronienie swojej dupy, nie zapłacenie mi do końca. Dlatego ja sobie tą gadkę od razu na rozmowę o pracę ustalam i powiem wam jedno. Nie było jeszcze takiego uczciwego przedsiębiorcy, który jak ja się zgodziłem na brak umowy, on powiedział kategorycznie nie. Artur, musimy za ciebie płacić podatki i dostaniesz taką umowę, na ile zarabiasz. Słuchajcie, 20 lat doświadczenia, jeszcze mi się taki kurwa nie trafił i jeszcze mi się taki nie trafi. Więc tyle, jeśli chodzi o patriotyzm ekonomiczny w naszym kraju. Jeśli my coś z tym nie zrobimy, a bardziej wy, uczciwi pracodawcy, którzy się chełpicie tym, że wy tutaj płacicie podatki, a taki lakiernik na czarno was okrada, to słuchajcie, patrzcie w inną stronę. Taki lakiernik, który robi po szopie, chce utrzymać rodzinę, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, jak on odda jeszcze podatki, to wy mu do tej kurwa kuchni, do tej lodówki żarcia nie włożycie. Także słuchajcie, tyle jeśli chodzi o patriotyzm ekonomiczny w naszym kraju. Na razie.